Radio Koncika. Informacje TOK FM. Minęła 11.20. Anna Draganek, zapraszam. Niemiecka kanclerz Angela Merkel zapewniła w Bundestagu, że jej rząd radzi sobie z kryzysem uchodźczym, a obecna sytuacja w Niemczech jest o wiele lepsza niż rok temu. W trakcie debaty w parlamencie Merkel odrzuciła krytykę lewicowej opozycji, która zarzuciła jej bezczynność wobec kryzysu uchodźczego. Przyznała jednocześnie, że jest jeszcze dużo do zrobienia, przede wszystkim w dziedzinie bezpieczeństwa. Merkel dodała, że Niemcy muszą przestrzegać takich wartości jak wolność i solidarność. Chcemy być państwem europejskim, demokratycznym, a partnerstwo z Polską jest na tej drodze strategiczne, mówił dziś premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman po spotkaniu z premier Beatą Szydło w Krynicy. Szef ukraińskiego rządu podziękował Polsce za niezmienne popieranie integralności Ukrainy. Zaznaczył, że oba kraje mają potencjał współpracy, między innymi w dziedzinie obronności, gospodarki, energetyki i współpracy transgranicznej. Kraków znalazł się na liście znanych europejskich miast, które można zwiedzić, nie wydając zbyt wiele. Ranking opublikował portal Huffington Post. Według niego największym plusem stolicy Małopolski są tanie taksówki, co dla turystów ma ogromne znaczenie. Na krótkiej liście wyróżnionych miast Europy znalazł się też m.in. Dubrownik w Chorwacji, ceniony za tanie noclegi, czeska Ostrawa, doceniana za niedrogie posiłki w restauracjach, oraz Berlin, który wiele swoich największych atrakcji oferuje turystom za darmo. Kolejne informacje TOK FM o 11.40. Pogoda. Dziś już tylko w górach może się chwilami chmurzyć, w pozostałych regionach słonecznie i sucho. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni w Zakopanem, 22 w Trójmieście, przez 24 w Warszawie, 25 w Katowicach, do 26 stopni we Wrocławiu. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, profesor Magda Król, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Profesor jest naszym gościem i rozmawiamy o tym, jak wygrać walkę z komórkami nowotworowymi. Temat profesor, rzeka. Temat rzeka, tak, oczywiście, ale no właśnie, różne sposoby. To tak jest, że myślę sobie, że jak patrzymy z perspektywy czasu na różne choroby, które kiedyś dziesiątkowały ludność świata. Część z nich udało się pokonać, przezwyciężyć. No więc w momencie, kiedy ta walka trwała, no to wydawało się, że może jest beznadziejna, no bo tu się coś, taki pomysł, siaki pomysł, nic, aż w końcu. No więc miejmy może, nadzieję, że może tak samo będzie. A może nie? Może nie. No, myślę, że prędzej czy później to się stanie i bardzo mocno w to wierzę. Aczkolwiek rzeczywiście jest to trudna sprawa, walka z nowotworami. A skąd w ogóle ktoś, jak do tego doszło, że zauważyła pani, no bo rozumiem, że to nie było tak, że pani, nie wiem, tam sobie robiła, jak to zwykle bywa, przypadek w historii medycyny, robiła pani sobie kawę, nagle część kawy wylała się do probówki. Patrząc, czy jest słodzona, czy nie, rzuciła pani probówkę pod mikroskop i nagle kurczę, tak. No, od razu pan zakłada, że naukowiec tylko siedzi i pije kawę. Wydało się. Tak, a nie jest tak? No nie jest. Zawsze tak. Pytam naukowców, od czego zaczynać swój dzień, mówią, że od kawy. No tak, ale no i ta kawa gdzieś tam się na pewno przewija, ale no nie, no tutaj, znaczy to też trochę był przypadek, jeśli chodzi o ten projekt, o którym rozmawiamy, ponieważ takim pomysłem pierwszym to było wykorzystanie tej fizjologii, że komórki układu odpornościowego wędrują do guza. I zastanawiałam się, jak to zrobić, żeby je wykorzystać, żeby one tam właśnie zanosiły ten lek. No i pierwsza jakaś taka myśl, a może podać jakiś taki lek trochę nieaktywny, żeby on się dopiero aktywował w tym guzie, bo tutaj też jest jeszcze bardzo ważna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, że oprócz tego, że te komórki odpornościowe wędrują do guza, to one jeszcze wnikają, wychodzą spoza naczyń krwionośnych i wnikają w głąb tkanki tego guza, do miejsc bardzo oddalonych często od naczyń krwionośnych i takich miejsc niedotlenionych, gdzie nie docierają inne substancje, no bo substancja chemiczna nie wyjdzie aktywnie spoza naczynia i nie będzie migrować w głąb guza. No i to był. A te białka, tak. A
znaczy komórki. Komórki odpornościowe. I to właśnie te miejsca znajdujące się daleko od naczyń krwionośnych, takie niedotlenione, to jest wciąż taka niezaspokojona potrzeba medyczna, ponieważ kiedy podajemy chemioterapię czy leczenie antynowotworowe, to atakujemy głównie te rejony, które znajdują się w pobliżu naczyń krwionośnych. No i jeżeli, jak się wydaje, że guz zniknął, tak, nagle okazuje się, że po jakimś czasie dochodzi do znowy czy do przerzutu, to właśnie dzieje się przez te komórki w tych miejscach, znajdujące się wcześniej w miejscach niedostępnych, i bardzo trudno jest je zabić. I stąd to jest taki tak naprawdę jeden z największych problemów onkologii. W każdym razie pomysł był taki, żeby wykorzystać te komórki odpornościowe, bo one właśnie tam są w stanie zawędrować, żeby dostarczyć leki. No ale no, jak dostarczyć ten lek, żeby on nie zabił tej komórki odpornościowej? No to może jakiś taki trochę nieaktywny, żeby on się aktywował dopiero pod wpływem tych warunków, bo takie leki też są. I to jest też jakby jeden gdzieś tam z konceptów w tym projekcie. No i zaczęłam podpytywać moich znajomych chemików z Rzymu, jak to zrobić, co może jakieś tam procesy chemiczne, już nie będę wnikała w szczegóły. I wtedy ci chemicy skierowali mnie do swoich znajomych biochemików. Taka jedna wielka włoska rodzina. Tak jest. Zapytanie. Momento Magdalena. To domani. Tak. No i jakby rzeczywiście ci biochemicy zajmowali się różnymi systemami dostarczania leków. I między innymi eksperymentowali też właśnie z różnymi białkami. No i zaczęliśmy się zastanawiać, burza mózgów, zresztą też we współpracy z kolegami z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z zespołem Tomka Rygla. To może spróbujmy to białko, bo ono wydaje się sensowne. No i spróbowaliśmy i zadziałało. Tak po prostu, pyk, próbujemy to białko i to działa? No tak. No oczywiście trochę upraszczam, ale rzeczywiście udało się, że był to trochę taki przypadek i wynik jakiejś tam burzy mózgu, oczywiście popartej literaturą, popartej jakąś tam wiedzą, trochę to spłyciłam, ale jak to w nauce bywa, te takie czasami najprostsze rozwiązania i najbardziej oczywiste są najtrudniejsze do wymyślenia. Prawda? Czasami tak. Ja zawsze sięgam, bo to najprostsze. No dobrze, ale pewnie każdemu teraz chodzi po głowie, ze słuchaczy oczywiście, taki pomysł, że gdybym to ja takie eksperymenty robił i gdybym miał podobne wyniki, to kolejnym krokiem byłoby naszpikowanie tych komórek właśnie tymi truciznami albo wybuchowymi jakimiś substancjami i po prostu puszczał je na misje samobójcze. Bardzo trafne porównanie, szczególnie w dzisiejszych czasach. No i no my też tak robimy. I? Albo działa, albo nie. No oczywiście, tylko że to jest bardzo skomplikowany proces, to są żywe komórki, tam jest bardzo wiele etapów, które trzeba dopracować i to nie jest taka łatwa sprawa, że tak. A na czym polega trudność tak, na poziomie komórkowym? Na poziomie komórkowym przede wszystkim jeśli chodzi o... No bo chodzi o sytuację taką, rozumiem, że na poziomie makro to wygląda tak, że bierzemy ciężarówkę, tak, wrzucamy do niej trotyl i tam różne inne rzeczy, po czym kierowcę ubieramy w mundur, tak, żeby go przepuścili, tak. A jak się tam wlezie, to on detonuje, albo my detonujemy zdalnie. No tak, tak. Ale to działa na poziomie na poziomie molekularnym wygląda podobnie. Czyli tak, bierzemy, oczywiście, omówię teraz model taki w laboratorium. U człowieka to będzie trochę inaczej wyglądało, tak? No bo u myszy musimy te komórki gdzieś tam wyizolować, na przykład ze szpiku kostnego. Tak, musimy je odpowiednio zoptymalizować. Musimy dodać im różnych czynników wzrostu, żeby one były dokładnie takie, jakie chcemy. Bo to też nie wszystkie komórki spełniają nasze oczekiwania.
staramy się wybrać jak najlepsze komórki, te, które będą i w największym procencie wędrowały do tego guza, które będą najlepiej przenikały do tych miejsc niedotlenionych, które będą najlepiej przekazywały te białka. To musi być też, trzeba wiele razy powtórzyć takie badania, żeby to była metoda, żeby opracować dokładny protokół postępowania, żeby to była metoda powtarzalna. Bo w dzisiejszych czasach jest bardzo duży problem z powtarzalnością wyników badań naukowych. Okazuje się, że zaledwie 50% tych wyników badań, które są publikowane w Nature, udaje się powtórzyć. Także, bo wiadomo, jest napisane, nie wiem, inkubować 5 minut, ale ktoś musiał skoczyć do toalety, inkubował 7,5 i wyszło trochę inaczej. Oczywiście to... No głupio pisać w artykule, że siedziałem w toalecie 2,5 minuty. Tak. No jest to, im bardziej skomplikowany jest to proces, tym więcej trzeba włożyć w pracy, w dopracowanie tych szczegółów, żeby to zawsze zadziałało tak samo, że jeżeli, nie wiem, poprosimy kolegów z Oxfordu, żeby powtórzyli te wyniki, to oni wezmą do ręki protokół, zrobią dokładnie tak, jak jest w protokole i uzyskają dokładnie taki sam wynik. Także to jest trudne, bo to jest, pewne rzeczy są zoptymalizowane w jednym laboratorium, a w drugim, no to już wymagają większej pracy. I no, to takie problemy dnia codziennego naukowca. Czyli nie szpikuje się należy tych komórek trucizną? Szpikujemy, ale oczywiście trzeba najpierw zbadać. Proszę? Dochodzą? Dochodzą. Zabijają? Zabijają. Czyli lek na raka, szanowni państwo, można oficjalnie stwierdzić? Absolutnie nie. Absolutnie nie został wynaleziony jeszcze. Należy zachować bardzo dużo pokory, bardzo dużo dystansu i krytycyzmu do swoich wyników. I absolutnie jestem daleka od stwierdzenia, że tak, znalazłam lek na raka, bo to nie jest prawda. Tak jak nie jest... Zwłaszcza, że tutaj w ogóle pakujemy leki, które gdzieś tam są na rynku, tak? Jedynie jest to taka metoda, lepsza metoda ich dostarczania w te wybrane miejsca. I oczywiście ta metoda ma bardzo, jakby jest bardzo obiecująca. Zresztą Komisja Europejska, przyznając ten grant, tak, określiła go jako projekt, jako high risk, extremely high gain. Czyli projekt, który wiąże się z dużym ryzykiem. Ale jak się uda, no tak zresztą paneliści zbawili opisali, to rzeczywiście może doprowadzić do przełomu w nauce. I jak tak, się pani z tym czuje? Z tą presją? No jest presja. Że może pani w ogóle zmienić los ludzkości? No... Wstaje pani codziennie rano myśląc, może zmienić los ludzkości? Czy raczej... Staram się tak w ten sposób o tym nie myśleć. Staram się, jestem bardzo pochłonięta tym projektem i naprawdę bardzo się czuję z nim związana też emocjonalnie. To takie trochę moje drugie dziecko, ale pierwsze to oczywiście biologiczne, żeby było jasne. Ale no to jest jakaś tam taka presja, żeby, no bo tak dostałam, jeśli chodzi o sam ten projekt, dostałam 8 wspaniałych recenzji, jedna w drugą to były laurki, bardzo wysoko ocenione. Jest duża odpowiedzialność, bo to byli fachowcy, tacy najlepsi na świecie fachowcy w tej dziedzinie. No jest, no ale high risk, tak? Więc każdy ma tę świadomość, że takie projekty innowacyjne i o takich znamionach przełomowości czasami mogą nie wypalić. Co wtedy? Jaki jest plan B? No jest kilka planów B. Są... Uprawa roślin? Nie. Myślę, plan B do tego docelowego projektu są różne wątki poboczne. Zresztą sam fakt odkrycia tego mechanizmu przekazywania tych białek z komórki do komórki jest już dużym wkładem w poznanie, lepsze poznanie nowotworów. No, ale plany B oczywiście są i zawsze trzeba je gdzieś tam mieć z tyłu głowy, ale łudzić się i marzyć o tym, że nigdy nie trzeba będzie ich użyć. Na przykład można dostarczać jakąś pożywkę, żeby te komórki nowotworowe szybciej się rozwijały. Czyli żeby skrócić cierpienia pacjentów. Ja bym takim pomysłem plan B. Dlatego
pan siedzi w radiu, a ja siedzę w laboratorium. Rozumiem. A po myszkach komu się podaje? Zastanawiam się, jaka jest hierarchia zwierzątek, które poświęcą życie po to, żeby człowiek mógł na końcu z tego skorzystać? Znaczy, to są odpowiednie agencje, które tym regulują i to zależy, co badamy i czy, jakie to są substancje, czy jakie to są, nie wiem, systemy dostarczania. Oczywiście te badania przedkliniczne są prowadzone głównie na myszach, choć w niektórych chorobach mogą być to szczury albo króliki. Potem należy zrobić badania toksykologiczne, czyli mieć pewność, czy nie szkodzimy, jak to wpływa na inne tkanki. I to jest już robione zazwyczaj na dwóch gatunkach. No jedne to są myszy, znowu, a drugi gatunek, no to zależy. Zależy od, to decyduje o tym regulator. Mogą to być psy, mogą to być szympansy na przykład, ale mogą być też króliki. To zależy. Szczurów to nie szkoda, nie? Ale króliczków albo piesków to tak. To też oczywiście nie myślmy sobie, że to są jakieś tam pupile przyprowadzone przez właścicieli na smyczy. No nie. Są takie psy specjalnie dedykowane do eksperymentów i w Polsce tych badań się nie robi. Ale wszystkie mają ojca i matkę. Tak jak myszy. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Profesor Magda Król, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, jest Państwa i moim gościem. Informacje o 11.40. Po informacjach wracamy. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Anda Rotenberg. Zapraszam na program Antymateria w Radiu Tok FM w czwartki o godzinie 14.40. Antymateria, czyli krótki, treściwy program o sztuce. Zapraszają Anda Rotenberg z Anną Wacławik-Korpik. Antymateria. W każdy czwartek po 14.40. Reklama. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Czym jest demokracja? Czy może się znudzić? Czym można ją zastąpić? Gdański Tydzień Demokracji. Od 12 do 18 września. W programie wyjątkowe wydarzenia. Spotkania z ekspertami, debaty, ciekawi goście, warsztaty, pokazy filmowe, Europejski Koncert Wolności. Więcej na www.gdańsk.pl. Włącz się w dyskusję. Zapraszam serdecznie. Paweł Adamowicz. Nowy plecak, piórnik, kolorowe zeszyty i farby. Szykujecie już wyprawkę szkolną dla dziecka? Dzieci w obozach dla uchodźców chciałyby pójść do swojej szkoły, ale zniszczyły ją bomby. Polska Misja Medyczna wspiera matki i dzieci, które bez naszej pomocy będą jeszcze bardziej bezbronne. Wejdź na stronę pmm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc dzieciom i mamom w obozach dla uchodźców. Aż tyle i więcej, więcej i jeszcze więcej. Tylko za tyle i taniej i jeszcze taniej? Tak! Już od jutra w tygodniu XXL w Lidlu. Bellarom, kawa ziarnista, różne rodzaje, 24,99 za 1,2 kg. Tylko 24,99. A Pepsi Regular 9,99 za 4 dwulitrowe butelki. Jedynie 9,99. Tydzień XXL. Jeszcze więcej, jeszcze taniej. Niezwykłe przygody z bohaterami Disney i Disney Pixar. Zbieraj figurki z mega kolekcji. W tym tygodniu przyprawa Kamis za złoty 45, napój energetyczny Black za złoty 55. Oferta dostępna między innymi w sklepach ABC i delikatesach Centrum. Wejdź na megakolekcja.pl. Czwórka zdrowa, piątka ok, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan? To pomaga na aftę? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Minęła 11.40, Anna Draganek, zapraszam. Brytyjczycy chcą wybudować we francuskim Calais specjalny mur, który ma uniemożliwić migrantom nielegalną podróż na wyspy. Wysoka na 4 metry konstrukcja zastąpi istniejący obecnie płot, który nie spełnia swojej roli. Imigranci pokonywali go w łatwy sposób i nielegalnie, ukrywając się w tirach, docierali do Wielkiej Brytanii. Zdaniem brytyjskiego ministra do spraw migracji, mur, którego budowę wyceniono na 2 miliony funtów, nie tylko zwiększy bezpieczeństwo kierowców, ale także zmniejszy zakłócenia w porcie. W znajdującym się w Calais obozie dla migrantów, znanym lepiej jako dżungla, mieszka obecnie ponad 9 tysięcy osób. 3 osoby nie żyją, a jedną uznano za zawinioną. To bilans powodzi w Grecji. Spowodowały ją padające w ostatnich dniach ulewne deszcze na Peloponezie w południowej Grecji, w północnej części kraju. To tam, zdaniem ratowników, sytuacja jest najtrudniejsza. Już w pierwszym dniu głosowania niezależni obserwatorzy odnotowali przypadki nieprawidłowości w trakcie przedterminowych wyborów parlamentarnych na Białorusi. Jak informują niezależne media, polegały one na nakłanianiu wyborców do udziału w głosowaniu. I tak, w jednym z punktów wyborczych milicjant przeprowadził w kolumnie 75 osób odbywających wyroki w kolonii karnej. Przedterminowe wybory na Białorusi potrwają do soboty, a kolejne informacje to KFM w samo południe. Zapraszam. Pogoda. Dziś już tylko w górach może się chwilami chmurzyć, w pozostałych regionach słonecznie i sucho. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni w Zakopanem, 22 w Trójmieście, przez 24 w Warszawie i Krakowie, do maksymalnie 26 we Wrocławiu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Łasiczka, program Owczarek, studia profesor Magda Król, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównego Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przyszłość walki z rakiem, być może właśnie pani profesor. Zobaczymy, czas pokaże. High gain, high risk. Czyli duże ryzyko? Nie ryzykujesz, nie zyskujesz. Jest ryzyko, jest zabawa. O, właśnie. Czyli i po szympansach to już ludzie wtedy, czy już? Po szympansach, tak. To... Wracamy do lemyszki, po myszkach szczurki. Mój profesor od histologii zawsze twierdził, że człowiek z natury najbardziej podobny jest do świni. Ale tutaj tak, no po tych badaniach toksykologicznych są badania, badania kliniczne. Oczywiście one mają kilka faz. Pierwsza faza to jest taka, to też zależy, czy na przykład podajemy w przypadku leków takich, powiedzmy, no nie tak toksycznych jak leki antynowotworowe, to zazwyczaj są zdrowi ochotnicy, zazwyczaj studenci, ale w przypadku leków antynowotworowych... SGGW? No, pani profesor, trójeczkę z egzaminu, ale błagam, może pani wstrzykiwać, co pani chce. Na swoich studentach nie można. Nie? Nie, poza tym to już przeprowadzają, to są zwracane procedury i to przeprowadzają niezależne ośrodki. Ciekawe było badanie, którzy studenci których uczelni poddają się największym liczbie eksperymentów. To tam, gdzie są najniższe stypendia. No właśnie, taki ranking uczelni, z których można króliki doświadczane, że tak się wyrażę, pobierać. No tak. Myślę, że pewnie by się to trochę z wysokością stypendiów pokrywało. Są to zdrowi ochotnicy. W przypadku leków antynowotworowych, no niestety, zazwyczaj są to terminalnie chorzy pacjenci, bo to są zbyt toksyczne leki, żeby można było podawać zdrowym ludziom. No i tu jest oczywiście problem, tak, żeby zebrać taką grupę pacjentów, to jest dużo pracy, dużo czasu. Ale problem, bo ich nie ma, czy problem, bo nie chcą, czy problem, bo to... No i problem, bo ta grupa powinna zawsze być jak najbardziej do siebie podobna, więc powinni to być pacjenci albo z danym rodzajem nowotworów, na danym etapie leczenia. No to jest trudny temat, bo ludzie chcą zawsze do końca próbować jeszcze tych, bo to nie jest jeszcze terapia, która z założenia jest dla nich dedykowana i ma ich
Czy nie chcą brać niczego, co może ich po prostu pogorszyć stan? Różnie. Niektórzy tak chcą, jakby tonący brzytwy się chwyta, ale niektórzy no, rzeczywiście chcą tymi konwencjonalnymi sposobami się leczyć do końca. Czyli te etapy właściwie wprowadzania już prawie, że w życie są najtrudniejsze? Tak, no jest kilka tych etapów. To są oczywiście najpierw to są małe grupy pacjentów, potem są coraz większe, potem są też badania, które no, to wychodzą poza dany kraj, czy zresztą od początku też można je robić. Wychodzą poza dany kraj, czyli co? Kraje nisko rozwinięte, gdzie życie ludzkie jest tańsze niż w krajach demokracji liberalnej? Absolutnie nie. Chodzi o to, żeby oczywiście to było w wielu ośrodkach, żeby to było wiarygodne. Tak jak mówiłam o tych badaniach na poziomie takim wczesnym, tak? Badań przedklinicznych, no to też im większej liczbie ośrodków powtórzymy i uzyskamy taki sam wynik, tym bardziej jest to wiarygodne, bo to są inni ludzie, inne ręce, inne w ogóle okoliczności, wszystko inne, ale musi być tak samo. A jak będzie lepiej? No to tylko się cieszyć. No bo dostała pani jakąś górę pieniędzy. Oj, oczywiście góra 1 413 750 dokładnie euro. Euro, szanowni państwo. Euro. To jest bardzo duży grant. Zastanawiam się na przykład na co, no bo ma jakiś pani plan, to nie jest tak, że dali pani tyle, bo mówią, dobra, to pani tam coś sobie obliczy, jak ktoś zostanie, to niech państwo lubi samochód, tylko że to jest jakoś precyzyjnie wliczone. Nie, zaskoczę pana, no. Bo w tym grancie na przykład w ogóle nie jest przewidziane wynagrodzenie dla mnie jako kierownika projektu. Tam jest tylko przewidziana refundacja mojego zatrudnienia dla mojej uczelni. Także moja pensja nie pójdzie w górę przez to, że realizuję tak duży i odpowiedzialny projekt. Więc spotykałam się też z takim pytaniem, to po co ty aplikujesz? Bo pani się musi skontaktować z różnymi, na przykład, nie wiem, promotorami imprez artystycznych. Oni pani powiedzą, jak się rozpisuje imprezę, żeby ona kosztowała 1,5 miliona, a z czego milion, żeby trafił do organizatora. Widzi pan, to ja jestem chyba... Jest pani z złej branży. Nie na te czasy, tak? Bo rzeczywiście dla mnie najważniejsze było to, żeby zdobyć pieniądze na badania i pieniądze dla ludzi, żeby mogli pracować. Ale jak pani będzie zbawcą ludzkości, to kurczę, kto by jeszcze chciał pensję zatować? Błagam. No, bardzo, pani, bardzo... Trafi pani do książek, na pomniki, jak bardzo zostanie miejsce mi miło, w Warszawie. Bardzo miło, że pan tak we mnie wierzy, ale jak już powiedziałam, trochę pokory i trochę dystansu. No dobrze, ale jeśli już, to jak zostanie miejsca w warszawskich parkach, tak. I w ogóle na polskich ulicach, to będą pani stawiać pomniki. Na razie tych pomników dużo powstanie, więc może się wyczerpać miejsce, ale... Właśnie. Nie, to ja bym wolała nie mieć pomników. Oczywiście fajnie, żeby metoda działała i to jest dla mnie wystarczający pomnik. Jakie są, no bo mówię, są pieniądze i te pieniądze są wydawane na coś. Co jest jak gdyby najtrudniejsze? Nie wiem, właśnie powtarzalność, czy metoda, czy jakieś środki, sprzęt, personel, co jest? Znaczy, sprzęt jest, tak? Znaczy ja ten grant dostałam dla siebie i ja jakby mogę go realizować tam, gdzie będę miała na to ochotę. Więc jeżeli wybiorę sobie na przykład Oxford, to tam mnie z otwartymi ramionami przyjmą. Od listopada do lutego polecam, w Tajlandii są fajne ośrodki. No byłam na Uniwersytecie na Teneryfie. Było bardzo przyjemnie. To jest dobry kierunek. Tak. No ale... Jednak jest to bardzo dobry kierunek, jeśli chodzi o wakacje, jednak jeśli chodzi o naukę, to znam lepsze. Oxford. To tak, ale oczywiście zostanę w Warszawie, zostanę na mojej uczelni macierzystej, bo mam tutaj świetnie funkcjonujące laboratorium i no jakby skracam, znaczy poza tym, że mam dostęp do sprzętu takiego samego jak na Oxfordzie, że mam świetną atmosferę, wszystkie ścieżki, że tak powiem, przetarte i mam funkcjonujący lab i funkcjonujący ludzi, którzy też już znają ten projekt i to wszystko świetnie działa.
Oczywiście to będzie robione we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, właśnie z zespołem Tomka Rygla, z Uniwersytetem Warszawskim, z też Uniwersytetem La Sapienza w Rzymie. Natomiast no, tutaj jest mi dobrze. Szanowni Państwo, może być tak, że po raz pierwszy, znaczy nie po raz pierwszy, ale że w dzisiejszej audycji właśnie jest przyszła noblistka polska nasza. Prosiłam o odrobinę skromności. No, to pani musi być skromna, ale ja mogę sobie pozwolić na pewne jakieś takie... No dobrze, czyli co jest najtrudniejsze? Czy czas? Bo to chodzi o to, żeby tak, tyle razy robić, żeby... Właśnie, bo chyba zgubiłam wątek w poprzedniej wypowiedzi. Wracamy do wątku. Urządzenia są i z tym nie ma żadnego problemu. Oczywiście trochę brakuje ludzi, bo Polska też nie jest... Nie mamy długich tradycji, jeśli chodzi o nauki o życiu. I Polska to nie jest ulubiona destynacja dla światowej sławy naukowców z zagranicy. No, może Teneryfa ma tą przewagę, że ma fajny klimat. No, u nas, imprezy. U nas nie ma tego klimatu. No ale, imprezy są myślę, że taki grant ERC jest też świetną marchewką, żeby poprzyciągać fajnych naukowców z zagranicy. Oczywiście jest też cała rzesza Polaków, którzy wyemigrowali i no, ja prowadzę bardzo taką, że tak powiem, rozbuchaną współpracę międzynarodową i znam bardzo wielu naukowców z zagranicy. Praktycznie każdy z nich ma jakiegoś fajnego młodego doktora u siebie w laboratorium albo fajnych doktorantów. I ja mam nadzieję, że ci Polacy kiedyś zechcą wrócić. No tak obiecał nowy rząd, że będą wracali, więc... No to zobaczymy, mam nadzieję, że tak będzie. Więc mam nadzieję, że oni wrócą, ale być może uda mi się też na moją uczelnię do grantu ERC zwabić kogoś z zagranicy. To będzie oczywiście rozpisany konkurs. On będzie na stronach czy ERC, czy w stronach międzynarodowych i tak w zasadzie każdy może aplikować. Bądź częścią zespołu, który znalazł lek na raka. Może to taki headline. może by przyciągnął. Zdaje się 1,5 miliona euro do podziału. Także znaleźć, tak. Znaczy, mam ten zespół i on świetnie działa, natomiast oczywiście on musi być powiększony i mam tutaj środki na to. No i znaleźć super kompetentnych ludzi, którzy... To jest wyzwanie. Mogę pani powiedzieć, kogo nie zatrudnić. Dobrze, to po programie pan możemy mi pani, do tego listę... Możemy pani skreślić. Chyba, że do reklamy. O, właśnie. Ona już dawno wie, że... Także to jest... Czyli jak już będzie dobry zespół, znaczy taki rozbudowany, to po prostu potem robimy, aż nam zacznie wychodzić tak, jakbyśmy chcieli, że nam zacznie wychodzić. Tak, aż osiągniemy dokładnie to, co chcemy osiągnąć. Kurczę, to normalnie jakby... Bo tak sobie myślę, że jednak ta poprzeczka została zawieszona dość wysoko, jeżeli chodzi o oczekiwania, tak? No bardzo więc wysoko. Więc właściwie można by na 3 zmiany jechać. No tak, jedziemy, co pan sobie myśli. No, mam nadzieję. Stąd ta kawa. Ale rzeczywiście dopracujemy całą dobę, tak jak stacja benzynowa. Czyli wkrótce będziecie mogli też alkohol sprzedawać. No, alkohol używamy do badań, do urządzeń, więc jest go pełno. Natomiast, no tak, ja też teraz nie pracuję może w laboratorium w nocy, ale jestem dla moich ludzi dostępna 24 godziny na dobę i mogą zawsze, wiedzą, że mogą dzwonić, pisać, jak mają jakiś problem, ale to nie jest problem dla moich doktorantów, żeby wstawić coś o 24 i przyjść o 4 nad ranem odczytać. Nobelek, to jednak, marcheweczka jest w pierwszej kategorii. No dobrze, znaczy jak tam pani sobie prowadzi takie życie, powiedzmy, poza laboratorium, czy tak. Da się o tym przestać myśleć? No nie, pani się. W kinie tam jakiś słaby, kolejny oczywiście, słaby polski film, pani mówi, wydaje mi się, że w ogóle, eureka! No niestety nie da się o tym przestać myśleć i myślę o tym cały czas. Zresztą tam moja córka też tam ogląda było sobie życie i woła, ale jakieś monocyty, coś dla ciebie, albo coś tam innego. A jakby córka wymyśliła?
No, to był zaczęłaby wyjść. Pani to kłucz, tylko, no wiesz, kochanie, jako matka wystarczająco się namęczyłam, żeby ci jeszcze numerka stworzyć. Nie no, oczywiście. No zobaczymy, co córka, należy, że córka chce leczyć zęby zwierzątkom. Zobaczymy. Myszką, tym jednym myślą, żeby na śmierć ze zdrowymi żołkami. No tak, żeby im było chociaż odrobinę przyjemnie. Chociaż odrobinę. To jest bardzo fascynujące, co pani opowiada. Bardzo, i to... Jak to się uda, to po prostu... Może ja się zapiję na tego Nobelka, jako dam jakieś siódme miejsce po przecinku. Jako osoba, która wierzyła od samego początku. No dobrze, ale poważnie, trzymam kciuki i może też za jakiś czas się spotkamy i zobaczymy, co tam się dzieje. Bardzo chętnie pana. Super. Bardzo miło. Jak pani znajdzie czas, oczywiście. No, z tym czasem jest ciężko, ale dobra organizacja to podstawa. Bardzo pani dziękuję. Ja profesor również. Magda Król, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie była państwa i moim gościem. Informacje Radia Tok FM już za kilka minut o godzinie 12. Po informacjach Mikołaj Lizut i jego program, a dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a realizował Adam Szuraj. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Jeśli korzystamy z sieci wewnętrznej, należy zwrócić uwagę, czy konfiguracja firewalla pozwala na komunikację z portem. W tym przypadku należy również koniecznie zwrócić uwagę, czy połączenie, z którego korzystamy, nie odbywa się przez serwer proxy. Korzystanie z serwera proxy może uniemożliwić korzystanie. Spokojnie, poradzimy. O technologiach. Jak nie przegapić nowych możliwości i jak zrobić to sprawnie i bezpiecznie. Krótko, konkretnie i na temat. Poradnik Tok FM. Od poniedziałku do piątku po 17.55. Zapraszam. Karolina Głowacka. Reklama. Dzisiaj odmiana czasownika to be. Czerniewicz, I, hat, siadaj. Kołodziejczyk, I, fall. Baniowska, I, pot. Ale ja mam z wami live. Wszystko kojarzy ci się ze sprzętem Apple? MacLife naprawiane iPhony, iPady, iPody, komputery stacjonarne, MacBooki i Apple Watche. Zdalnie, door-to-door oraz w serwisach stacjonarnych MacLife. Warszawa Puławska 31, Szaserów 105A oraz Poznań Głogowska 58. MacLife.pl. Twój serwis Apple. Czwórka zdrowa, piątka ok, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziośle ma pan aftę. To pana nie boli? O, nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę. Nie będziesz ty. Radio Conchita. Drugie kłamstwo, myśli śnieg. Śmiechu nigdy dość. A to trzecie, gdy już przejdzie przez twój róg. No nie radzić się, niż mój nie wróg. A to trzecie, z pieśnią, razem z pieśnią. Kosmetyczny Iladian. Ten, kto się modli i śpiewa, to podwójnie się modli, proszę państwa. Piękne słowa, piękna pieśń. Z niepokoju. Witam pani. Spakowano już. Walizkę ma spakowano już. Pierwsza wojna palią 6. To już tyle lat. Winnych szuka świat. Winien będziesz ty, a tej trzeciej czas przed racinasz,
kłamstwo. Formacje TOK FM. Anna Draganek. Platforma oskarża PiS o przeciąganie prac Komisji Śledczej do spraw Ambergold. Celem, zdaniem PO, ma być wypromowanie przyszłych kandydatów partii w wyborach samorządowych. Rozczarowana Brexitem, Szkocja coraz bliżej drugiego referendum w sprawie niepodległości, a w sumie 10 osób oskarżono o nielegalną sprzedaż biletów na igrzyska w Rio de Janeiro. Kłótnia poprzedziła drugie posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Ambergold. To na nim ustalony ma zostać między innymi harmonogram prac, a także lista świadków. Krzysztof Brejza z PO zarzucił przewodniczącej komisji Małgorzacie Wasserman, że próbuje ona przeciągać pracę tak, by obrady pomogły wypromować kandydatów do przyszłych wyborów samorządowych. W Sejmie jest reporter TOK FM Roch Kowalski. Rochu, o co jeszcze chodzi Platformie? Krzysztof Brejza mówi o tym, że ostatnie 2 miesiące, czyli od powołania Komisji Śledczej, były czasem zmarnowanym, bo posłom nie udostępniono dokumentów i akt sprawy. Powołano prezydium, które otrzymuje dodatki funkcyjne i 1,5 miesiąca, mówiąc młodzieżowym językiem, laby. To jest najbardziej bolesne, bo komisja nawet nie wystąpiła do żadnego organu, nie było żadnej inicjatywy o przekazanie jakichkolwiek dokumentów. I dodaje, że jedyną ambicją członków PiS jest start w wyborach samorządowych. Rzeczywiście w Sejmie od dłuższego czasu spekuluje się, że co najmniej 3 posłów śledczych miałoby wystartować na prezydentów miast. Małgorzata Wasserman w Krakowie, Joanna Kopcińska w Łodzi, a Jarosław Krajewski w Warszawie. Przewodnicząca komisji odpiera zarzuty i daje do zrozumienia, że poseł Brejza chce sabotować pracę komisji śledczej. Ja mam takie uprawnienie jako przewodnicząca, że mogłam dzisiaj przynieść harmonogram, po prostu poddać go pod głosowanie i skończyć i wyjść. Natomiast to, że tak umawiałam się z posłami wszystkimi, również opozycji. Pan poseł Brejza ma bardzo słabą pamięć, albo mówiąc wprost, po prostu mówi nieprawdę. Posiedzenie komisji tutaj w Sejmie powinno się już niedługo skończyć. Po nim posłowie spotkają się z dziennikarzami i opowiedzą o swoich ustaleniach. Tyle z Sejmu, Roch Kowalski, a my do tego tematu będziemy wracać w informacjach TOK FM. Wolna, suwerenna i demokratyczna Ukraina to gwarancja bezpieczeństwa Europy i Polski, mówiła po spotkaniu z szefem ukraińskiego rządu premier Beata Szydło. Zadeklarowała, że Polska chce być ambasadorem Ukrainy na arenie Unii Europejskiej i że nasz kraj zdecydowanie opowiada się za utrzymaniem sankcji wobec Rosji. Stawiamy również czoła wyzwaniom zagranicznym, które płyną od państw, a właściwie od jednego państwa, które w tej chwili próbuje nam wszystkim pokazać swoją siłę. Mam tutaj oczywiście na myśli Rosję. Do spotkania polityków doszło w Krynicy, gdzie dziś drugi dzień forum ekonomicznego. Słuchasz informacji TOK FM. Rozczarowana Brexitem, Szkocja coraz bliżej drugiego referendum w sprawie niepodległości, po tym jak szefowa rządu w Edynburgu ogłosiła rozpoczęcie koniecznych prac legislacyjnych, które umożliwią powtórkę plebiscytu sprzed 2 lat. Nicola Sturgeon zastrzega, że najważniejsze w tej chwili są rozmowy z Londynem, który będzie negocjował wyjście kraju z Unii Europejskiej. Ale jeśli warunki Brexitu miałyby zaszkodzić Szkocji, wtedy możliwe będzie wykorzystywanie planu B, czyli właśnie powtórki referendum. Stąd praca nad nową ustawą. Wszystkie ostatnie sondaże pokazują, że poparcie dla niepodległości jest dzisiaj wyższe niż było 2 lata temu podczas pierwszego referendum i podejrzewam, że ono nadal będzie rosło, jeśli okaże się, że odłączenie się od reszty Zjednoczonego Królestwa jest jedynym narzędziem do obrony naszych interesów. Dlatego już teraz musimy rozmawiać o niepodległości. Eksperci podkreślają jednak, że kolejne referendum w Szkocji mogłoby się odbyć tylko za zgodą władz centralnych w Londynie, a te na razie wykluczają plebiscyt. Były przewodniczący Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy, Irlandczyk Patrick Hickey, został oskarżony o nielegalną sprzedaż biletów na igrzyska w Rio de Janeiro. Zgodnie z informacjami o śledczych, oprócz niego w tej sprawie oskarżonych jest 9 innych osób. Jak pisze agencja AP, ze zgromadzonych dowodów wynika, że ceny niektórych wejściówek sprzedawanych nielegalnie wynosiły nawet $8,000. Hickey, były judoka i honorowy prezes Irlandzkiej Federacji Judo, nie chciał komentować sprawy. W cieniu sukcesów polskich piłkarzy, siatkarzy czy szczypiornistów o udział w Mistrzostwach Europy walczą koszykarze. Reprezentacja Polski zmierzy się dziś z Estonią i jest faworytem. Krzysztof Sendecki. W Lublinie spotkają się dwie drużyny, które w eliminacjach Eurobasketu 2017 nie poniosły jeszcze porażki. Zarówno Polska, jak i Estonia zaliczyły po 2 pewne zwycięstwa z Portugalią i Białorusią. I tuż przed półmetkiem eliminacji wszystko wskazuje na to, iż o pierwsze miejsce w grupie i bezpośredni awans powalczą między sobą. Estończycy po dostaniu się do Mistrzostw Europy rok temu chcieliby powtórzyć ten sukces, ale ich drużynę tworzą zawodnicy z rodzimej ligi. Przynajmniej na papierze, grający w dużo silniejszych klubach, Adam Baczyński, Mateusz Ponitka czy Maciej Lampę, wyglądają dużo groźniej. Początek meczu o godzinie 20. Krzysztof Sendecki, TOK FM. A kolejne informacje TOK FM o 12.20.
Pogoda. Dziś już tylko w górach może się chwilami chmurzyć. W pozostałych regionach będzie słonecznie i sucho. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni w Zakopanem, 22 w Trójmieście, przez 24 w Poznaniu, Warszawie i Krakowie, 25 w Katowicach, do 26 we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio Końcika. Proszę Państwa, tyle w tej sprawie, tyle ważnych, mówi o wojnach. Osób również. Pierwsza wojna, druga wojna, trzecia wojna. Pierwsza miłość, trzy miłości. W dobrym filmie sensacyjnym nie dowiemy się, kto zabił, ale wiemy, że zabił. Czy Pani wie, że to rzecz? Czyli zaraz po tej katastrofie, kiedy ludzie są
spakowaną już. Oczywiście pokazanie też tej agresji innych osób, które być może... Druga wojna jeszcze ze śmierci najważniejszych osób w państwie w ogóle. Ze śmierci to nigdy nie było w naszym państwie polskim. Może było tak, że to było, może być zawód, świętość. Powiem tak, że ja ten film jeszcze raz powiem, przeżyłam osobiście. Każdemu polecam. Powinien iść. Nawet ci, którzy nie zgadzają się z różnego rodzaju opiniami na ten temat, powinni pójść, bo on pobudza do refleksji. Tak jak narracja, czy może rola tej dziennikarki, która na początku zresztą piękny obraz i pokazanie wreszcie tego, jak można sterować ludźmi, to myślę, że to była prawda, panie doktorze, to bardziej też jest dla państwa lekcja. Będzie pan na pewno miał wiele refleksji. Wyglądajcie niż na wojnie wróg. Jezioro kłamców, proszę państwa. Wszyscy kłamią. Kościół też nie jest w stanie powstrzymać przed kłamstwem, przed kłamstwami, przed łganiem, łgarstwem, oszustwa. Na wernisażach tutaj też miała na dwójce wypowiadać się ta Maryśka, no to pewnie mówiła już o siódmej, o ósmej, no ale tej dwójki znaleźć nie można. Tu jakaś czwórka, radio numer 4. Nie, 24 wiadomości. Tak samo jak te wiadomości z TVN. Widocznie telewizji radio robi konkurencję i zawsze radio tę konkurencję zrobi. To jest Radio 24. No to nawet nie jest złe. Nie jest złe. Na pewno jest lepsza od trójki, bo trójka jest senna. Jest dużo przerw w tej trójce. Przerwy ja sobie też mogę zrobić. Tysiące zdjęć poprzeplatanych informacjami. Tysiące zdjęć z domu artysty Plastyka. Tysiące zdjęć z domu artysty Plastyka. Z tym, że te obrazy niektóre szare, melancholijne, ale to jest wszystko w ruchu. Ciąg a la long. Ciąg a la long. Publiczne, żeby miał bezpieczne te przeloty do krajów, gdzie trzeba się spotkać, czy trzeba chociażby uczcić tak wielką piękną rocznicę. Więc w tej sytuacji to wszystko jakoś składa się w całość i pokazuje jedną refleksję, że przez te 8 lat radio kończyka. Przynajmniej najważniejsze osoby, które mogły zrobić wiele w tej sprawie, nie zrobiły dostatecznie dużo, żeby tę sprawę wyjaśnić. Zwykłych Polaków. Panie doktorze, nie dyskutujmy w takiej konwencji. Sprawa jest skrajnie poważna. To jest sprawa naszego honoru. To jest poważne pytanie. To jest sprawa naszego honoru. I tutaj ja najpierw zalecam... Reklama w radiu Konsita. ...się w piątek wybierze na ten film i umówimy się na rozmowę. Jeśli pan przy miłości. A podejrzewam, że będzie pan miał sporo refleksji. Szczególnie jeśli idzie o to, co działo się wtedy. I ta pieśń, proszę państwa, do tego, że człowiekiem gardzi człowiek, że ludzie się nienawidzą, to tylko poświadcza, że Bogiem tego świata jest diabeł. Ten świat nie jest do odbudowy. Państwo zobaczą, ludzie starają się. I cyganka stara się też poprzez wróżby, ale chciałaby też zarobić. Tutaj też propagują pewne nauki w Radiu Tok FM, ale też na reklamach. Chcieliby zarobić tak samo jak i na majtkach, na bazarze. A to Różyckiego, a to na bazarze Szembeka. A kultury brak w Warszawie, bo tutaj Warszawa jakoś tak do kultury pierwszej kategorii, pierwszej klasy nigdy nie pretendowała. Tutaj w Warszawie, no co jest w Warszawie? Są kościoły, są msze, mają Madonny, to wszystko jest ściągnięte z jakichś kultów. Nie, 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 nie
że nawet oni teraz sami, ci, którzy w to bardzo głęboko wierzą, nie chcą się przyznać do tego, że to jest ściągnięte z jakichś kultów, no bo oni by już byli ludźmi jakiejś drugiej kategorii, no nie chcą się do tego przyznać, że nawet w kościele w parafii Zakarii, podczas którejś tam celebracji Bożego Narodzenia, proboszcz parafii powiedział: bracia drodzy, czy zgadzacie się, że my jesteśmy ludźmi drugiej kategorii, jesteśmy ludźmi drugiej klasy? Nie, nie zgódźmy się na to, nie pozwólmy na to, nie wolno. Takie na poważnie, pieśni na poważnie, proszę Państwa, przy miłości, że ludzie się nie kochają, ludzie się nie szanują. Niemen śpiewał: człowiekiem gardzi człowiek, tu na Saskiej 44 się uczył. Czesław Niemen. Tego Niemena jest tak bardzo dużo na Facebooku, że nie wiem, czy on jakby jakiś był pokrzywdzony, czy co, że tak dużo tych zdjęć. No ale ja bardzo lubię Niemena, chyba każdy lubi Niemena, bo to reklama kapeluszy, bo to słowa, bo to poezja. Tutaj nawet na Saska, francuska, też osiecka jest. Jest dość dobre miejsce kulturalne. Aby nie. Nikt nie psuł, nie psuć. A mohery psują. Nie plotkować, nie gadać głupot. Pieśni Królestwa, to można słuchać różne pieśni, piękne pieśni, przy miłości. Ja to śpiewałam tego bardzo dużo w Anglo-Ameryce, Białystok. No może chcąc rozpopularyzować piękne melodie i piękne słowa. Już może niekoniecznie autora, ale piękne melodie, piękne słowa. I teraz, proszę Państwa, będziemy to popularyzować, śpiewać, wykonywać w całej Warszawie. Będzie kampania popularyzowania dobra Pana Boga, miłości, uczuć szlachetnych. Skoro ludzie się nie chcą znać, a przecież wcale się nie muszą znać, bo tak jak wczoraj w tej galerii 022 przyszło, no Warszawa 3 miliony, dużo obcych, takich babek. I co mnie to obchodzi, skąd one przyszły, skąd one wzięły się, bo to wiecie Państwo, twarze takie, no kobity, jedna odstawiona, ta wymalowana, ta taka. Proszę Państwa, jak do teatru, a tu już premiera poprzedniego dnia przecież skończyła się już w Teatrze Wielkim, także zażartował ktoś. Tu jest żart, Turysia krzyczy, że po co żebraczka ma krzyczeć? Liczba ta wstrząśnie. Nawet powiedziała ta Marysia. Bardzo miła jest ta malarka. Ja nic nie mam, bo to wiecie Państwo, ludzie. Anita to mówi, że zaraz obrazy jakieś duże, ciągle te duże obrazy maluje. Takie duże, że za duże. No nie wiem, zaraz chyba pokażę slajdy. No. Ten film przed
Radio Conchita, Tok FM Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Zaraz pokażę chyba slajdy, jeśli mi się w ogóle uda, bo u nas w naszym radiu Tok FM Euro Conchita. O Jezu, chudo pierwszy.